Ostatni lipcowy tydzień w Kozieńskim Domu Kultury obfitował w różnorodne warsztaty wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Instruktorka KDK Helena Szamańska zaprosiła do sali tanecznej młodych tancerzy. W piątek, 20 lipca, odbyła się roztańczona gimnastyka. Były to ćwiczenia rozciągające na matach i poprawiające koordynację słuchowo-ruchową, połączone z elementami tańca klasycznego i zabawą z chustą klanzy. Natomiast w poniedziałek, 23 lipca, instruktorka poprowadziła warsztaty taneczne. Uczestnicy poznali na nich podstawy tańca klasycznego i podstawowe kroki tańców narodowych. Dzieci doskonale się bawiły, a my zapytaliśmy je, dlaczego wybrały zajęcia taneczne. Bo bardzo lubię ruszać się i bardzo lubię tańczyć. Odkąd byłam małym dzieckiem, zawsze chciałam tańczyć, więc wybrałam roztańczoną gimnastykę. Chciałam trochę poćwiczyć, żeby potem coraz lepiej tańczyć, no i być przyszłością tancerką. Bo bardzo lubię się ruszać. A chodzisz na co dzień na zajęcia taneczne albo na jakieś ćwiczenia? No na piłkę i tylko tyle. A chciałbyś chodzić na tańce na co dzień? No, tak. W poniedziałek i środę 23 i 25 lipca w sali teatralnej KDK instruktorka Małgorzata Koksa poprowadziła warsztaty z gry na gitarze i ukulele. W ramach zajęć uczestnicy uczyli się czytać tabulatury i nuty, a następnie przeszli do nauki gry na instrumentach na wybranych utworach, między innymi niezwykle popularnej wśród gitarzystów piosence Nothing Else Matters z zespołu Metallica i O mnie się nie martw Katarzyny Sobczyk. W tym tygodniu Dom Kultury zadbał też o zajęcia dla dzieci o innych zainteresowaniach. W sali sztuk plastycznych we wtorek 24 lipca powstawały drewniane doniczki. Instruktorka Agnieszka Bieńkowska pokazała uczestnikom, jak z drewnianej skrzynki za pomocą kredowych farb i wypukłych form stworzyć niepowtarzalną ozdobę na kwiatki. Tego samego dnia w sali na rogu wolontariuszka Uniwersytetu III wieku Regina Kalbarczyk pokazała dzieciom, jakie gry i zabawy królowały na podwórkach i w domach ich rodziców oraz dziadków. Bardzo dużo jest tych gier. No, nie wiem, ile mi się uda przeprowadzić. Zobaczymy, jak się dzieci będą bawiły, bo to w sumie najważniejsze są, żeby one się dobrze bawiły, co będą chciały. Na przykład ciuciu babka, czy na przykład chodzi lisek koło drogi, albo taki mam chusteczkę haftowaną. Natomiast w środę, 25 lipca, zorganizowano warsztaty dla małych programistów. Spotkanie z fotonem. Poprowadziły je Anna Pisarska i Zuzanna Olechno. Wszystkie dzieci w zasadzie kochają to, interesują się programowaniem, robotyką. Większość zabawek w dzisiejszych czasach nawet wykorzystuje proste schematy właśnie pisania skryptów. Stąd też pomyśleliśmy, aby przybliżyć to wszystkim dzieciom. I stąd tylko narodził się pomysł właśnie odwiedzin Państwa i pokazania, zaprezentowania takiego krótkiego szkolenia, pokazania, jak to wszystko działa, że w zasadzie programowanie nie jest takie bardzo trudne, można uczyć się przez zabawę. Dzieci w wieku od 7 do 12 lat, bawiąc się robotem o nazwie Foton, uczyły się podstaw programowania i brały udział w wyścigach robotów. W tych zajęciach najbardziej mi się podobało, że mogliśmy sami programować te fotony. Łatwe to było? Tak, bo już miałam podobne, bo w Scratchu programowaliśmy coś podobnego. Przed chwilą skończyliśmy właśnie grać w bingo. I bardzo się cieszę, że zdobyłem drugie miejsce. I ogólnie zajęcia są bardzo fajne. I za chwilę będą wyścigi fotonów. A programowanie w takiej formie jest łatwe czy trudne? Łatwe. Podsumowanie tego warsztatowego tygodnia zamykamy jeszcze jednymi zajęciami plastycznymi. Współpracująca z KDK Agnieszka Milczarczyk zaprosiła dzieci do malowania inspirowanego twórczością Jacksona Pollocka. Uczestnicy dowiedzieli się w czasie zajęć, czym jest malarstwo gestu i spróbowali swoich sił na dużym formacie, używając farb, pędzli, patyków oraz własnych rąk. Z ich pomocą powstały niezwykłe dzieła sztuki małych malarzy.